Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wielce jest ważne, aby mocno dotarły do naszych serc i do naszych umysłów te słowa. Jak to mówię, to też do siebie to mówię. Jakże ważna jest to intencja, jakże ważna jest to sprawa. Bo wiemy wszyscy, to jest oczywistość, że jest dzisiaj dużym problemem naszego Kościoła i w Europie, i w Polsce, i w Krakowie, i w wielu zakonach, że niewielu zgłasza się nowych kandydatów do kapłaństwa. W tej sytuacji mówią niektórzy o potrzebie zniesienia celibatu, że to niby ma być metoda na nowe powołania. Ale pomyślmy, co jest powodem tego, że niewielu młodych dziś się zgłasza do seminariów? No, powodów jest na pewno wiele, ale jeden z nich to z pewnością zgorszenie wywołane przez wielu księży. Brak autentyczności kapłańskiego życia, za mało ewangelicznej radykalności, a za dużo pychy, chciwości i liturgicznego niechlujstwa. To ważne źródło problemu, brak ewangelicznej radykalności, nie tylko stanu duchownego, ale w ogóle nas jako Kościoła, ludu Bożego. Z tą diagnozą to chyba trudno się nie zgodzić. A skoro tak, to jak w tym świetle wygląda ta idea, żeby znieść celibat? Ona wygląda tak, że źródłem problemu jest brak ewangelicznej radykalności, więc jako lekarstwo zróbmy tak, żeby ewangelicznej radykalności było jeszcze mniej, bo może to kogoś zachęci. Przedziwna to logika, że to, co jest trucizną, to zastosujmy to jako lekarstwo. To tak jak leczenie kaca kolejną butelką wódki, że przez chwilę może będzie lepiej, ale to tylko przez chwilę. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Gdzie indziej mówi nasz Pan, proście, a będzie wam dane. Opowiada też przypowieści o mocy wytrwałej modlitwy. Znamy między innymi przypowieść o natrętnym przyjacielu, który w nocy puka, woła do przyjaciela, żeby dał mu chleb. Także pamiętamy przypowieść o wdowie, która woła do niegodziwego sędziego. Woła do niego o pomoc. I pamiętamy, co mówi ten sędzia. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I mówi Pan Jezus, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A czy znajduje teraz wiarę? W jakiej mierze ją znajduje? Ile razy sprawuję Eucharystię i po modlitwie Ojcze Nasz odmawiam modlitwę, która jest jej przedłużeniem. Nazywamy tę modlitwę embolizmem. To ile razy wypowiadam te słowa, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, to w sercu sobie dopowiadam i nie zważaj na jego niewiarę. Bo nieraz chyba dużo więcej widać w naszym Kościele niewiary niż wiary. To bardzo bolesna diagnoza. Ile wiary znajduje Syn Boży teraz na ziemi, teraz wśród nas, w nas? Jak to w ogóle sprawdzić? To, czy wierzymy i to, na ile wierzymy, to w dużej mierze wychodzi na modlitwie. Wszak jeżeli mówi Pan Jezus jasno, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Jeśli mówię o mocy wytrwałej modlitwy, to ten, kto wierzy w Niego i wierzy Jemu, wierzy w prawdę Jego słów, będzie się modlił, będzie prosił wytrwale w tej właśnie intencji. To skądinąd bardzo dający do myślenia fakt, że spośród dziesiątków możliwych do pomyślenia metod wzbudzania powołań nasz Pan zostawił nam wyraźnie wskazaną jedną metodę, właśnie tę modlitwę. Bo to nadprzyrodzona sprawa, powołanie od Boga. W Starym Katechizmie pięknie i dobitnie jest to wyłożone. Jest pytanie, co jest niezbędne, aby wstąpić do stanu duchownego? I odpowiedź jest taka, aby wstąpić do stanu duchownego, niezbędne jest przede wszystkim powołanie od Boga. Kawa na ławę. To jest pierwszorzędna rzecz, najważniejsza rzecz. Nie da się powołania stworzyć, zrobić, wymusić, spreparować. Można je jedynie od Boga przyjąć. Wspaniale pisał o tym sługa Boży Fulton Sheen, amerykański biskup. Piękna, niezwykła postać. Zaraz wam przytoczę fragment z książki. Mam ją tutaj. Kapłan nie należy do siebie. Skądinąd jedna z najgenialniejszych książek, jakie w życiu czytałem. Bardzo wam polecam. Pisze arcybiskup Sheen tak. Prawdopodobnie setki tysięcy powołań zwisają z nieba na jedwabnych sznurkach. Modlitwa jest mieczem, który przecina te sznury. Serce Chrystusa skrywa wielu potencjalnych robotników. Nasze modlitwy urzeczywistniają ich powołanie. I zadaje nam pytania arcybiskup Sheen. Czy modlimy się w kościołach o powołania? Czy matki modlą się o powołania dla swoich dzieci? Czy wierni modlą się, by Pan wyprawił robotników na swoje żniwo? Czy dzieci w szkole modlą się o wezwanie Boga? Pan żniwa da to, czego żarliwie pragnie chrześcijańska wspólnota. W tym miejscu każdy z nas może zadać sobie to pytanie. Jak często ta intencja, by Pan wyprawił robotników na swoje żniwo, jest w mojej modlitwie obecna? Skoro wzywa nas Pan Jezus do modlitwy w tej intencji, to trzeba sobie zadać to pytanie. Arcybiskup Sheen w tej samej książce podaje przykład skuteczności tej modlitwy. Tak pisze. Pewien biskup przez 2 lata nie miał kandydatów do kapłaństwa. Zainicjował kampanię modlitewną w szkołach swojej diecezji i bez żadnej innej formy rozgłosu wzbudził pod koniec roku 40 powołań. Jest modlitwa, są powołania. Trzeba by prawdziwie heroicznej niewiary, żeby widzieć tu zbieg okoliczności. Rada praktyczna na koniec. Jako że pewnie wszyscy mamy w sercach, nosimy ze sobą wiele intencji, większych, mniejszych, stałych, tymczasowych, doczesnych, duchowych, własnych i innych ludzi. A tych nowych intencji może też nam wiele z czasem dochodzić. To aby pośród tego wszystkiego ta intencja, którą wskazuje nam sam Chrystus o nowe powołania, żeby to nie wyparowało nam z głów, nie wyleciało nam z serc, to może być pomocne zastosowanie jakiejś konkretnej techniki, żeby pomóc sobie, żeby o tym pamiętać. Jedna technika to wpisanie sobie w kalendarz tej intencji. Kto chce, to może sobie nawet na cały rok do przodu rozpisać. To przypomnienia regularne, żeby modlić się w tej intencji. Druga technika to jest wyrobienie sobie jakiegoś nawyku. Na przykład skojarzenie na stałe tej intencji z jakimś momentem dnia czy tygodnia. Na przykład, że po każdej mszy świętej, w której uczestniczę, modlę się choć chwilę w tej intencji o nowe powołania. Albo jak idę do kościoła, albo jak wracam z kościoła, kto ma wtedy możliwość się modlić.
Oczywiście inne techniki też mogą być pożyteczne, ale w każdym razie o to chodzi, by nasza modlitwa trwała, aby nie skończyło się na tym, że pomodlimy się o nowe powołania dzisiaj, jutro, a następnym razem to za 3 lata, jak znowu ta Ewangelia będzie czytana. Czy nie wiem, może wcześniej też będzie. Niech trwa nasza modlitwa, by Pan wyprawił robotników na swoje żniwo. Dzisiaj nie będzie jakiejś puenty, jakiegoś specjalnego zakończenia, bo niech moja i wasza modlitwa będzie przedłużeniem tego kazania. Amen.